Orki z Majorki fit Marki Janek, nie? Hit, to jest hit. Orki z Majorki. Cześć! No cześć! Siemanko! Witam serdecznie. Karol Jankiewicz. Karol Osentowski. Witajcie w nowym odcinku Między Nami. Karol, no tak jak zawsze mówimy coś przed wywiadem, więc tak teraz... Dzisiaj coś powiesz, też tak? Coś, tak, no powiem szczerze, ten wywiad sobie chyba wyśniliśmy, prawda? Wyśniłeś sobie ten wywiad? No, wyśniliśmy. Dzisiaj mi się śnił, stary. No co, zdradzimy wam od razu, że będzie ich dwóch. Będzie ich dwóch. To mają kanał od 5 lat. Są laureatami. Laureatami, no. Ja co zapisałem. No. Laureaci Grants Video Awards. Znacie to? Janek Jurkowski. I Marek Hucz, czyli grupa filmowa Darwin! Zapraszamy! Yeah! Parkujecie tutaj? Dobra, dzięki. Bardzo. Ja mam dziurę. Dzień dobry, cześć. Witamy się. Cześć, witamy. Hej, witamy się. Cześć. No. Cześć. Fajnie po szkosach. Tak. No, słuchajcie. Jerzy. Ciasno, ale własno, damy radę. Słuchajcie, wy się czujcie jak u siebie w domu, a będziemy się czuli jakbyśmy byli u was. Więc... Dobra. Bardzo, bardzo się cieszymy w ogóle, że do nas wpadliście. Tak, bardzo dzięki. Żeby nie zadawać takich pytań standardowych, zapytam się, jakie pytanie najczęściej słyszycie? Jak się poznaliśmy? Dlaczego Darwin? Tak, tak, tak. Czy chaos był zaplanowany? Tak. Okej. Okay. Co jeszcze? Czyli o te rzeczy nie będziemy pytać. A, Jorki z Majorki, jak powstała jaka geneza. No, dobra. Okay. Ale widzisz, bo my mamy podobne pytania, ale my je zmodyfikowaliśmy. To dobrze. To dobrze. Tak dobrze. Dlaczego Rafał i Sławek? To też jest dosyć też często. Naprawdę? No nie, no. Ale to taki no, ale na to odpowiedź jest prosta. Tak. Bo nie Seba i Zbychu, nie? Aha, czyli po prostu... Janusz. To znaczy, ale... prawda jest taka, że szukaliśmy imion i chcieliśmy się odkleić od tego, co jest trochę utarte w Polsce, czyli że jest ten, wiecie, jak się mówi, typowy Seba, ten tam właśnie typowy Janusz. Poza tym są takie kabaretowe imiona, które jak padają w tych naszych kabaretach, to zawsze jest... Okay. I jakby chcieliśmy uniknąć, powiedzmy, takich dokładnie reakcji, no, skojarzeń i wpisania się w ten więc... Więc Rafa powstał, bo jest, wydaje mi się, dosyć niewinnym imieniem. Marek po prostu raz tak sobie zaimprowizował i po prostu pstryknął i było. A Sławek gdzieś też tak właśnie w amoku twórczym. Orki z Majorki, hit! Czy nie myśleliście, żeby koncertować? Coś jeszcze? Żeby koncertować, no, panowie. Koncertować z orkami? No. Tak, zwłaszcza, że my tam nie śpiewamy, nie? Dokładnie. Byśmy stali z boku. No to by było... Właśnie. Ja też hit po prostu. Gdzieś to... Orki z Majorki, fit Marek i Janek, nie? Hit, to jest hit. Orki z Majorki. Czyli wy tam nie śpiewacie? Wiesz, to w chórkach, drzemy, ale to razem ze wszystkimi. Tak. Aha. Nie, no wiesz, jest na końcu jest taka plansza. No gdzie wszyscy wychodzą i tam... Tak. Ale nie, plansza, wiesz co, napisy są. Aha, po prostu. No. Kto co śpiewa i są tam trzy osoby. Jest Agnieszka Makowska, Mateusz Trębaczowski i Anna Stella. I to w takiej kolejności śpiewają. Czyli to oni tam dają popisy. Tak. No i dobra. No, my nie. My zrezygnowaliśmy ze śpiewania w orkach, bo było tak, że najpierw zaśpiewaliśmy Orki u Gonciarza. I to był ostatni raz, kiedy zaśpiewaliśmy. Tak, i potem był taki, było coś takiego po prostu, dobra, to zróbmy pełną wersję, bo ewidentnie ludzie po prostu tego też chcą. Tak. No i jak daliśmy Ani Steli aranż do zrobienia, w sensie taki, no przerobienie tego po prostu, przygotowanie podkładu i tak dalej. Tak, tak, czysto roboczo po prostu, żeby usłyszeć rozkład, układ zwrotek i refrenów. Tak. I Ania zaśpiewała tam jakąś jedną zwrotkę. My to usłyszeliśmy i mieliśmy z Jankiem takie, no Jezus Maria, no przecież to jest piękne, no nie możemy tam, my tam nie możemy zaśpiewać, bo to popsujemy. Tak. Górę wzięła po prostu... Sztuka. Nie. To jest dobro projektu. Dobro projektu zawsze na pierwszym miejscu. Orki z Majorki. Czy gdybyście zamienili się ciałami, czy byłoby coś, co by was zaskoczyło? No, to ciężkie. Marka na pewno by zaskoczyło. Ja bardziej myślałem o jakiejś takiej, wiesz, czy na przykład byłbym na przykład, no silniejszy bym był na przykład, nie? I jakbym się z tym... To na pewno, wiesz? No to ja na pewno. Ja chciałem ale jakbym się z tym czuł, wiesz, coś, że nagle mógłbym, kurde, podnieść coś, czego normalnie podnieść nie mogę, nie? No, albo na przykład jak to jest być łysym. Albo jak to jest... Mieć włosy. Nie, wiesz, to akurat to jeszcze pamiętam. A ja głowę zgoliłem z 2 lata temu, więc wiecie. Serio? No, no tak, no to nie jest. Znaczy nie, bo ty masz włosy. Ja mam włosy. Tak, bo ja myślałem, że ty jesteś łysy. Nie, nie, no zobacz, ma takie włosy. Ty się zgolisz, no. Jak ja? Karol. Słuchajcie, a wasze filmy to...
Na pewno pasja, ale zapytam, czy to jeszcze jest pasja, czy to już zahacza trochę o pracę? Jak to jest? Ja myślę, że to o pracę zahacza od początku, to znaczy, że tak, to też zależy, co rozumiesz przez pracę. No, ja tego słowa nie lubię. Tak. Znaczy, ja też tego... Wytłumacz, dlaczego nie lubisz tego słowa, a ja się zdrzemnę. Tak, no to powiedz. Ja po prostu mam jakiś problem, bardzo możliwe, że jakiś, wiesz, wielki intelektualista powie, no bo to jest właśnie symptom braku dojrzałości. Ale ja mam coś takiego, że to nazywać... To jest symptom braku dojrzałości. A, to ty jesteś tym wielkim intelektualistą. Nieważne. I wyszło. Ale nie, ja mam... Nie lubię nazywać... Tak naprawdę odkąd skończyliśmy studia, wiesz, i w teatrach już grałem, i to robimy, i teoretycznie ktoś inny by nazywał to absolutnie pracą, prawda? Idę do pracy, albo muszę pracować. A ja nie lubię tego tak nazywać, bo mi się to po prostu kojarzy tylko i wyłącznie jakby... Słowo praca mi się kojarzy z czymś nieprzyjemnym, a ja to lubię. I nazywać to pracą, to jakby kłamać. Jest ciężko, bo to nie ma co gadać, no bo tak, jest tak. Też nieraz padamy z wycieńczenia po zdjęciach czy coś, ale ogólnie rzecz biorąc, no to się da przetrwać, no bo to kochamy. Mm-hmm. A by panowie mieliście jakiś kryzys twórczy? No tak średnio. Czy tak co chwilę, co chwilę bywa, nie? No nie wiem, czy nie, co chwilę, ale zdarzały się, tak. Zdarzały się nam kryzysy. Myślę, że każdemu, kto tworzy, się zdarzają, bo jak coś wkładasz serce i coś potem albo nie wychodzi, albo jest trochę inaczej, albo nie spodziewałeś się czegoś i nie jest to koniecznie dobre, albo się z czymś po prostu zderzasz, na co nie byłeś gotowy, no to takie kryzysy są naturalne. Wy macie reżysera na planie, czy wy to sami sobie... Nie, generalnie kwestia jest taka, że przez te lata już się bardzo wyklarował sam automatycznie i tak jakoś organicznie podział ról tego, co robimy. System taki. Jakiś taki system i to w ogóle, no jak mówię, to zrobiło się samo, obyło się bez żadnego targania szmaty czy tam czegokolwiek, po prostu ja będę robił to, a ty to. Nie no, jakoś naturalnie zrobiło się tak, że Janek zrobił się po prostu reżyserem tych naszych rzeczy. Ja piszę, nie wiem, pierwszą wersję tekstu, potem Janek ją poprawia, razem nad nią pracujemy, mamy już pierwszą wersję tekstu, potem Janek, gadamy sobie oczywiście o tym i Janek bierze, rozpisuje storyboardy, widzi w głowie, jak to opowiedzieć, w jaki sposób zrobić ruch kamery i wszystkie rzeczy, rozpisuje storyboardy, potem gadają o tym z Karolem odnośnie zdjęć, Karol zajmuje się zdjęciami i potem montaż jest też po stronie Janka, więc jeżeli chodzi o reżysera obrazu i tak dalej, i tego, jak to przebiega, to jest Janek. Kurczę. Czy zastanawialiście się, co będzie po YouTubie? Słuchaj, my już się jakby nauczyliśmy nie przewidywać, nie zakładać. O Jezu, choćby nawet co będzie za pół roku. Po prostu dzieje się, co się dzieje. Nie, naprawdę, bo... I się dzieje wola nieba, tak? Nie, no generalnie jesteśmy... Bo mieliśmy, wiecie, jakby zawsze na jakimś etapie... Obieramy, tak jak na te pół roku powiedziałeś, nie? Że obieramy sobie jakieś cele i jakieś tam rzeczy, tylko że teraz te cele to jest po prostu dobra. Robimy to, to, to i to. Tak. To są te cele. To znaczy nie zakładamy tego, że za pół roku, za rok zostaniemy domem produkcyjnym, który będzie robił nie wiadomo co, albo za pół roku wejdziemy w jakiś kontrakt z telewizją, albo wejdziemy w kontrakt z jakimś VOD czy cokolwiek, bo to jest po prostu rzucanie... rzutkami na ślepo. Efektywniej jest nam po prostu założyć, że mamy do zrobienia teraz takie i takie projekty, 4-5 odcinków, bierzemy się za to, robimy to i za chwilę po drodze zobaczymy, co z tego dalej będzie, gdzie idziemy, w którą dalej stronę, co się pojawi. Ty się jakoś przygotowywałeś do tej roli tego agenta swojego, tego się na 00? To w ogóle się jakoś... Miał warsztaty ze mną. Żyje, ja coś czułem. Dochodzimy do punktu takiej drugiej części. Tak, gdzie wchodzi challenge, zadanie. Challenge, wiecie, o co chodzi. Tak, nie mówią o drugiej części. Challenge, co najbardziej lubimy. Internetowy challenge. Podejrzewałem, że na pewno wam się to spodoba, więc daj ten joystick, Karol. Mamy joystick. Mamy joystick. Panowie, i teraz tak, no nie wiem, który z was... tam spustem tam... Co, ja mogę, ale Marek ma większe doświadczenie w grach teoretycznie. Możesz... Tak raz gwałtownie poruszyć. Do przodu, ja to nie, do przodu, albo ty możesz się zdecydować, no. O, do przodu poszło. Poszło. Teraz zobaczmy, co na to wyskoczy. Zobaczcie, chłopaki, widzicie? Aha. Czekajcie. O, czekaj, skręcę. Czekaj. O, kurczę. O. Nie. Wow. No, jest, no. I gliniane tablice. Kategoria gliniane tablice.
Zapraszamy! Nie wiem, czy zauważyliście, ale coś się zmieniło w tym momencie. Zadanie polega na tym, że za chwilę usłyszycie, będziecie słyszeć od nas różne pytania. Kilka pytań. I teraz sprawdzimy, jak dobrze się znacie, panowie. O rany, no dobra. No i zobacz. No nie, no jak? Nie przecież to ty żresz tylko wafle ryżowe i ten. No. Ale ty żresz tę wątróbkę. No i paczkę chipsów na noc, no hello. Czyli jednak. Tak? No. On ma to chyba w genach po prostu. Lubisz tańczyć? Bardzo. On świetnie tańczy. Towarzysko, czy jakoś tak... Do tego stopnia mnie bolała po prostu moja improwizacja ludwikowska. Bo po prostu naprawdę nienawidzę takich ludzi, którzy tak tańczą. To jest po prostu... Mogłem się wyżyć troszkę, bo to jest... Właśnie zresztą w odcinku, gdzie Krzysiek był. Bo on tam... Szczepaniak? Szczepaniak, tak, grał złodzieja, który się zakrada. Okrada Ludwika. Do mieszkania Ludwika, tak. Okay. Tak. Janek, ty jesteś... Ustalili sobie wszystko, że Janek. Nie, ale... Janek bierze na siebie. Ale nie widać. To jest doświadczenie akurat, tak, bo jak... No tak mi się zdaje, że to faktycznie, że nie? Pizzę to ty zostawisz. Jak tak, zawsze ja pizzę zostawię. Na później czy na jutro. Dobra. A ty zjesz. A kilogram ciastek ty wsuniesz. Tak. No to akurat nie jest za bardzo ten, ale to są minimalne różnice. To są minimalne, no słuchaj. Naprawdę, to myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia niczego. No, co się zastanawiasz tam? Daj te cztery kreseczki. Ten, który ma prawo jazdy od 10 lat, a nie od 4 miesięcy. Czyli jednak, ty masz od 4 miesięcy? Tak. Tak? No. Zdawałeś w Warszawie? Tak. My w Łomży. No. A, to co, autojar? Kurczę, ale fajnie wyszło nam to zadanie. Prawda? Tak. Super było. Fajnie miarę było. Tablice, to ekstra. Jest nasze nowe zadanie. Ja to będę codziennie wprowadzać. Bardzo wam dziękujemy za to, że podołaliście temu zadaniu. Ale my wam dziękujemy, że się przygotowaliście. Tak, to bardzo. Ale bardzo, bardziej wam dziękujemy za wywiad sam. Tak, bo wywiad myślę, zadanie. Że jest cenniejszy. Tak, zadanie to tam wiecie, jest dla taki, nas. Tak jak zadanie, cenny wywiad. Cenny. Ważne informacje. Cennik. Tak. Wiele prawd. Znaczy, nie przedłużając, chłopaki, bardzo dziękujemy. Naprawdę wielki zaszczyt. Ja byłem po prostu zestresowany, powiem wam oczywiście. To, powiem wam to, przyznam się. A też się podotykajmy tutaj. Ja się, podotykajmy się. Ja trochę zestresowałem, ale było bardzo przyjemnie. Wam dziękujemy, że byliście z nami znowu przez te kilkanaście minut. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Kanały tutaj. No tak, ale to wiecie, to wy już pewnie to wszystko znacie. Grupa Darwina. Tak. Tu macie... Grupa filmowa Darwina. Tak. Macie wszystkie linki w opisie. No i co? No i zapraszamy za tydzień, do zobaczenia. Jak zwykle między nami będzie ktoś interesujący na pewno. Ktoś, kogo uwielbiamy i kochamy. A wam dziękujemy i co? No, chłopaki, chcesz powiedzieć jeszcze? Nie. Nie. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie się, ramy to się coś tam. Yo. Git? Czy jeszcze raz? 4, bo naprawdę jakby mamy jeszcze 4 gości dzisiaj, za długo tu siedzicie. Nie! Bo kurde, co nie, ty? Chłopaki, naprawdę, możemy sobie posiedzieć. Ale nie dzisiaj. Jeszcze...